Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 4. Witajcie moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie. Ostatnio wykonywałem misję dla niejakiego Maniego. Jakiegoś rapera, który sobie wyobraża, że będzie teraz czyścił ulicę z wszelkiego zła i przystępku. I ostatnio mordowaliśmy dla niego jakichś dealerów, jakichś tam oprychów i różnych innych tego typu ziomków. Okej, słuchajcie, mniejsza z tym. Obecnie mamy taką sytuację, że mamy tak, misję dla... kogo? My tu mamy... jakiejś Elizabeth Torres, ona się chyba nazywa. I dla Bruce'ego. No i teraz tak, ja bym chciał się jeszcze tak spotkać, musiałbym się spotkać z Michelle, ale niestety jeszcze jest noc. Mamy godzinę, którą... gdzieś tu pisało ostatnio, gdzie... o właśnie, 23.36, a więc jak się teraz do niej zadzwonię, to mnie opieprzy, że jest za późno i mam zadzwonić rano. Tak więc myślę, że w międzyczasie moglibyśmy sobie oglądać jakąś misję. Myślę, że te misje u Elizabeth wyglądają całkiem spoko, bo są blisko przede wszystkim mojej miejscówki, więc się tam wybiorę. Tak więc tak, musimy sobie skołać jakiś samochód, którym tam pojedziemy, ponieważ nie będę używał tutaj moich automobilów i moich motorów. Dlatego, że zazwyczaj na tych misjach tracimy ten pojazd, którym pojechaliśmy na tą misję. I logicznie byłoby sobie skołować. To wygląda całkiem przyjemnie, ten samochód. Chociaż koleś wygląda taki trochę na dealera. Dobra, my sobie tutaj zawrócimy pięknie. I jedziemy wziąć sobie tą misyjkę. Elizabeth Torres. Jestem ciekaw, cóż to za jedna babka. Dobra, dotarłem do celu, super. Dobra, my tam chyba nie wjedziemy i tak, będę musiał podbiec po prostu. Więc sobie, słuchajcie, przebiegniemy się trochę. Spoko, lećmy z tym. I said, if that's the way you want it, amigo, then that's what you're gonna get. And that's sure you must. Fucking punk. Oh, hey, como hey, estás? Hey, wait, espera. Jorge, he's with me. Liz, this is Nico, Roman's cousin. And Nico, this is Elizabeth. Hey. She's an old friend. She'll get you some work. Okay, thank you, mom. So, tough guy, you know about this business? I know about protection. What do you need? I need someone no one knows to oversee a deal I'm not sure about. Easy. I think it'll be a bit more taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. Oh! True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping, but I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Ah, maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. Buena suerte. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Okay. Where are we going? I got this meeting over on Joylet Street. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Okej. Dobra. A więc mamy kogoś typa, będziemy mieli osłaniać z jakiegoś dachu? Ja to wskazuję. Dobra, co to jest tutaj? Żeby to samochód, którym przyjechałem? Tak. To jest samochód, którym przyjechałem. A więc ruszajmy. Trochę leje. O, nawet trochę ślisko się zrobiło. Ej, no cóż, słuchajcie, to jest w końcu Nowy Jork. Tutaj pada dosyć często. Czy co? Tutaj wygląda coś nieco... coś, co jest nieco lepsze w jeżdżeniu po mieście. Widzicie motor, moi drodzy.
Jeśli ten motor to przetrwa, to go sobie zachowam. Wywalę sobie ten sportowy samochód, który mam, Banshee, i wezmę sobie ten motor, bo ten motor, słuchajcie, jeszcze jest dużo szybszy niż jakikolwiek inny środek transportu. Dobra, gdzieś to powinien być karabin na dachu chyba tego budynku. Karabin snajperski, czyżbyśmy mieli dostać po tej misji? Ja nam to wskazuję. Dobra, ciśniemy na sam dach. Czyli nie ma się czym tutaj przejmować. Okej, to chyba tu. Dobra, mamy karabin snajperski, moi drodzy. Mamy zająć stanowisko. Gdzie jest ten MacReady? MacReady? Czyżby to było jakieś irlandzkie nazwisko? Może to jest jakaś irlandzka mafia? Takie możliwe. To są Patrick, to też, wiecie, nawiązanie do Irlandii. Dobra, no już obserwujemy, co koleś robi. Dobra, wiem. Jeszcze któryś? No patrz. Okej. Wszyscy? Wygląda na to, że chyba wszyscy. Okej. Those dealers double-crossed your boy. But I managed to keep him alive. Marvin was right about you. You are good. I have some more work for you. I'm sure Paki is pleased as well, eh? Okej. Okay. Dobra, schowajmy tego gnata. A snajperka się przydaje. A ładnie, żeśmy tą uliczkę tam wyczyścili. Kurde. Bo dobra robota. Nie licząc tych kilku pudeł z mojej strony, ale jak na pierwsze strzelanie ze snajperki w tej grze, to całkiem, myślę, nieźle wyszło. Dobra, słuchajcie, odstawimy sobie ten zacny motocykl do domu. Zamiast Banshee. Słuchajcie, motorami jakoś tak bardziej... Lepiej mi się jeździ. O! Roman! Nico, how are you finding things? Have you got enough to do here in Liberty City? Yeah, I think I've got enough on my plate at the moment, Roman. Well, if you need some downtime, go hang out at the apartment and watch some American TV. It is much better than the shit we got back in the old country. Most of the shit on TV in the old country was from America. Don't you remember, Roman? Then watch the TV here and get nostalgic. I don't know, later on. Mam poglądać telewizję? Bez sensu. Dobra, ja bym chciał tylko odstawić na swoje miejsce, tak. No i słuchajcie, sobie to save'nę, tak żeby mi się tutaj zapisał ten mój motorek i widzimy się za sekundę.
Okej, moi drodzy. A więc myślę sobie, że teraz powinienem sobie zadzwonić do Michelle. Tak jest. I się z nią umówić. Michelle, it's Nico. You want to hang out with me? Yes. I'm not doing anything interesting. Pick me up in an hour. Great news. Okej. A więc słuchajcie, idziemy do Michelle. Idziemy naszego chopera. Dobra. Ja sobie tylko wyznaczę tutaj trasę. No i słuchajcie, kuśtykamy tam. Dobra, jedziemy. Dobra. Pamiętaj, znowu musimy przejść przez ten beznadziejny most z opłatami. On jest dosyć irytujący. Most wschodniej dzielnicy jakiejś tam. Weź dlatego, słuchajcie, wolę motory od samochodu. Michelle dzwoni. Hey, Nico. Mallory tells me you are working with Elizabeth at Taurus now. Do you two know each other? Elizabeth seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Junkies like the people who supply them with drugs. You aren't getting involved in that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle. Or maybe I do a few errands for Elizabeth. Nothing serious, though. I am no dealer. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. I really appreciate your concern, but, I can look after myself. I'm a big boy, and I must make my own decisions. See you soon. Yeah, Nico. See you soon. A więc słuchajcie, wygląda to, że nasza Elizabeth Torres zajmuje się dealerką narkotyków także. No i tak twierdzi Michelle. Dobra, słuchajcie, my tymczasem jedziemy właśnie do Michelle. Nie, śmiesznie to wyszło, że ja tam gadałem z nią przed chwilą przez telefon. Po chwili ona zadzwoniła do mnie z powrotem. Może nie wiedziała, że ja wtedy jeszcze pracuję. Znaczy nie wtedy jeszcze nie wiedziała, że ja pracuję właśnie z Elizabeth. Dobra, jesteśmy. Hey, nice bike by the way. Okej. Dobra, słuchajcie, pojedziemy sobie do takiego mało inwazyjnego miejsca. Pojedziemy sobie do Chicken Bell, a więc tutejszej wersji. Thanks for taking me out again. No problem. Yeah, I've never dated a foreign guy before. A lot from another planet, but none from another country. Okay. Tell me about yourself. Tell me about Nico Bellic. There is not much to tell. I just moved here. I know, and you live with your cousin. What do you guys do? I don't have regular work yet. So, what did you do in Europe? I worked in tourism. In travel industry. Did you fight in the war? Sure. How was that? How do you think it was? Seeing your friends die? Seeing men have their legs blown off? It was... What kind of places remind me of where I grew up? Okej. Okej, moment, to jest odwieść. Mam nadzieję, że swoją rozmowę będą kontynuować teraz. Nasi milusińscy. Cholesterol checked anytime soon. Ale spokojnie. Jak się nie jest za często takich rzeczy, to jest całkiem spoko. No i co, i przerwałem im rozmowę. Mogła być dosyć ciekawa, bo Nico by się tutaj ładnie tłumaczył, czym on się takim zajmował w Europie. Turystyką. Z tego co wiem, Nico zajmował się przemytem ludzi. Więc to niekoniecznie jest to spoko ziom. Spróbujmy szczęścia. Can I come in? Sure, why not? Great, but I hope you don't kiss and tell. Great, Nico Bellic! You're great! Oh, that's great! Speak up a little! Oh, tell me interesting... Na serio. She likes me.
nie mogli zrobić lepszej animacji seksu. Dobra, mniejsza z tym, moi drodzy. Mniejsza z tym. Dobra, słuchajcie, skoro już tu jestem, to sobie pojedziemy do Brucego. Trudno, najwyżej stracę motor. Już mam nadzieję, że nie będę musiał. Ten motor jest kurde genialny. Znaczy, obłędnie wygląda, prowadzi się tak już mniej obłędnie. Dobra, jedziemy. Tak powiem wam szczerze, jeśli idzie o motory, to ja tak nie za bardzo lubię te motory takie... sportowe. Jest to Jacob? She pays good, man. You know her? Yeah, mama know her, Nico. Even bad man scared of that girl. Should I not be doing business with her? No, man. She's a real good business woman in herself. Just don't get on her wrong side. See? Later on, be God. Ah, lepiej han. O, widać, że Elizabeth zna się z Little Jacobem. Dobra, jedziemy na tą misję. Dla Brucego. Na motorze, słuchajcie, jest się bardzo łatwo zabić. Ostatnio się przekonałem o tym. Się wywaliłem i motor się na mnie przewrócił i mnie zabił. Bo nie umiałem spod niego wyjść. Coś się tam delikatnie zgliczowało w grze i były z tego powodu jakieś tam problemy. Someone here to see you. I'm working out! 36, 37. Hey, Brucey. Nico! One second. 40. Why didn't you tell me it was Nico? Why? Man, women. Man, women. Kia! 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 Yeah! Man, I'm ready for you, Nikki. I'm ready. I'm ready for fucking anything. Yeah! Wah! 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 Whoa! Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry. I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bull shark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey. Do I look like I got funny balls to you? I haven't considered it. You sent me a message. What do you want? Want help? I'm losing the plot here. Pause. Now, I'm shitting you, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. Can you get it? He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Bye. Co za Brucey. Dobra, mamy się udać do Yorktown Avenue. Na Yorktown Avenue, to dobra. Jedziemy. Mam nadzieję, że ten motor to przetrwa. To co Brucey przygotował. Podobno łatwiej być nie może. No zobaczymy. Coś czuję, że to jest taki, wiecie, trochę żart. Łatwiej być nie może, a się okaże, że ta misja jest strasznie trudna. Albo że niby miała być tak prosta, a skończy się jak zawsze problemami. Ale ten motor brzmi, kurde, nieźle. Kawał maszyny, panowie. Chociaż do zwrotnych to nie należy. Może tego, że jest strasznie długi, jak na motor. Dobra, jesteśmy na miejscu. Okej, no dobra. Nasz motor tutaj niestety zostaje. Bo mam wsiąść do tego samochodu tutaj. Tracę go. Tak czułem. To ten intruder? Dobra, niech będzie. Intruder to nie za bardzo lubię, ale... Niech będzie. No risks, Brucey? Maybe this juicing is fucking with your head. He trying to take Lyle's ride.
A, no i mamy towarzystwo. Step out of Lyle's car, man. Dobra, spadajmy stąd. O kurna. Wow! Dobra. A kurde, jeszcze kliny teraz, no nie! Wypadałoby się im urwać. Dobra. Masakra jakaś. Dobra, spadajmy stąd, bo coś zaroi od glin. Za mod nie brzmi już za dobrze. A GPS prowadź do kryjówki. No tak myślałem, że ta misja łatwa być nie może, no. Wieprzyłem się pod prąd, bo ten samochód nie posiada czegoś takiego jak hamulce. Niestety. Na ręcznym nawet zawraca, chociaż... brakuje mu trochę mocy. Ale postrzelane jest to auto. Skupmy się, bo jeszcze zaraz będzie stłuczone. Spoko. Żyjemy i to jest najważniejsze. A samochód nie brzmi najlepiej. Kiedy nie dodaję gazu, tak dziwnie, aby coś w nim klekotało. Nie wiem do końca dlaczego, ale mam nadzieję, że to nie będzie zaraz mi problem. Okej. Dobra, nasza tam. Najważniejsze to, że ich rozwaliłem na samym początku. Trasy. Teraz już dowiezienie samego samochodu to już jest pikuś. Mam wjechać? Co jest? Bez sensu. Co jest gro? No! Jak dałem z tamtej strony, to mi się nie otwarło. Bez sensu. The car for Brucey. I hope you were expecting a fixer-upper. The only thing you expect when you're working for Brucey is a whole lot of bullshit. Thanks. Ale to auto wygląda. Na 3,5 tysiąca zapłacił. Całkiem zacnie. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze czasu na jedną robótkę.
Więc ja bym sobie... O, czekajcie, bo ktoś dzwonił. A, to my wrócimy, dzwonimy do Bruce'ego. The car is in your lockup. It was not so easy. People were waiting for me. Shit, man. If I'd known it'd be like that, I'd have gone and get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're cool, though. You made it, man. You got the mad red army driving skills. I'll sort you out with some big rims, spinning ones. Crazy original styles, you know? We'll cruise, we'll hang. Alright, alright? Thanks, homie. Thanks. Strasznie porąbany jestem, Brucey. Pamiętam innego kolesia ode mnie z klasy z liceum. Chyba nie będę potrzebował pojazdu, przynajmniej na to liczę, gdzie to jest. No to jest kawałek stąd jeszcze. Dobra, pożyczę sobie jakieś wozidło. Sorry, stary. Tak to już czasem bywa. Dobra, musiałbym odwiedzić sklep z bronią. Zobaczyć, co my tam mamy nowego, ale na razie działamy. Hey, man. Hey, guys. Sexy. Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Revis, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead he said he's gonna have me killed, that bitch! Hi-ya! Oh, Brucey, you got to chill, for real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but... He's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms? Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. I need you. I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nicky! Shit. Ja mam tutaj te kawiarenki internetowej. Gdzie mój motor? U taki fajny. Dobra, jakoś przeżyję z samochodem. Dobra, jedziemy z tym. Co mi tam jakiś ten? Jakiś kurde profil na jakimś gejowskim portalu mi tam układają nikiemu? To nie jest miłe z ich strony. No niestety nie jest to miłe. Sorry. Ale nie dbam o ten samochód. Kurde, ile tu samochodów jest na tych ulicach Nowego Jorka. Wow! Tego trochę nie planowałem. O, zadzwonimy do Bruce'ego. All right, man. I'm at the internet cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard animal, man. Eat him alive, okay? Okay, Love Meat Net. French Tom mamy znaleźć, typa. Okay, no dobra. Jakieś... A, tu jest Love Meat. Okej. Okay. Typa szukamy. Jak się nazywa? Na serio? Sweet Belik? O, ja muszę zobaczyć ten profil. Atletyczno. Na serio stworzyli mu taki profil. O.
Okej. Okay. French Tom, ten mnie interesuje. Okej, okay, aby zaangażować się w spotkanie. Umów się. Dobra. Zaproszenie na randkę. Okej. Okay. Dobra. Co my tu mamy? Okej, okay, nowe zadanie od Bruce'ego. Teraz nie mogę, bo jestem właśnie w czasie misji. Sobie zarobiliśmy kasy, jak ja nie cierpię takiego spamu. Dobra, musimy tu przyjść, bo tu jest zadanie od Bruce'ego. Uboczne. Okej, okay, to wszystko? Słuchajcie, bo może zadzwoni. Wypad. What is your problem? To w sumie sprawdźmy maila, może napisał. Ta. Twój ulubiony klient. Nie, nic tu nie mam. Dobra. Okej, okay. Nic, chyba trzeba będzie czekać po prostu. Cię wydaje. Dobra. Wsiadajmy do samochodu. Na razie. Dobra, słuchajcie, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Dobra, słuchajcie, skoczymy jeszcze do sklepu z bronią. Zobaczyć, co tam mamy nowego. O, Bruce dzwoni. Nicky, we gotta talk serious. All right, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. We need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Bruce. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool, see? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. Dobra, podobno Roman ma jakieś problemy. Musi się zdobyć z jakimiś groźnymi typami. Znowu. Dobra, co my tu mamy? To wkrótce. Nie kałach interesuje, panie. Nie ma kałacha. Tego. Możemy kupić trochę amunicji? Dobra, mam maksa. Tu jest tak, tu mamy snajperkę. Ile? 5 naboi, 8 stów. Stary, ty masz niezłe ceny. Ziom. A, Roman dzwoni. Nico, it's Roman. We should go and get drunk together. Może się napić teraz? Nie teraz, potem. But I must keep my senses sharp at the moment. All right, Nico. Maybe we do something when you have some free time. Dobra, tam mi się tam relacje z nim nie pogorszyły, ale to chyba nie ma większego znaczenia. Okej, okay. Kupiłem maksa amunicji. Tu mam tyle hajsu, że... O panie, tu jest chyba Desert Eagle. Ja bym sobie go chętnie kupił, ale niestety mam na siebie zwykły pistolet. Dobra, też mam maksa amunicji. Tutaj mam nóż. Dobra, chyba to wszystko, co mogę zrobić. Kamizelkę sobie kupię właśnie. SMS-a dostałem od Little Jacoba. Co my tu mamy? Niko, zadzwoń do mnie. Czy kasy potrzebujesz jakieś? Ja i Batman. Dobrą robotę mamy zawsze, na razie. Okej, okay, spoko. Spoko, ziom. Koleżko. Dobrze moi drodzy. Myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach po górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.